Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium i tym razem zajmiemy się japońskim pancernikiem tieru 7, czyli to jest Hyuga. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę. To jest moi drodzy takie sobie lepsze Fuzo, trochę gorsze Nagato, ale to zaraz przejdziemy do szczegółowej charakterystyki. Na razie omówimy sobie kapitana tutaj. Kapitan wygląda następująco, czyli standardowy z wykorzystaniem jeszcze Dedaya, czy tam Sokolego Wzroku. I jeżeli ten perk zniknie, to w jego miejsce pojawi się ekspert przeciwdziałania ekspert przeciwdziałania pożarom. I to będzie standardowy build na wszystkie moje pancerniki, tutaj jak to co widzicie. Oczywiście bez tego perka jak on zniknie, nie? Bo on niedługo przestanie istnieć i zostanie dana nam możliwość restartu kapitanów z tym perkiem, żeby zmienić sobie na inny. I u mnie to będzie ten i to będzie na każdym okręcie. Na każdym pancerniku. Tak wygląda kapitan, a wyposażenie wygląda następująco. Na pierwszym slocie modyfikacja głównego uzbrojenia, żeby te wieże nam za często nie padały. Na drugim slocie modyfikacja kontroli uszkodzeń, żeby tam no, rzadziej się trochę palić. Na trzecim slocie celność artylerii. Na czwartym slocie ponownie kontrola uszkodzeń. Wydaje mi się, że optymalny survivalowy build, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to jest tu już dosyć zauważalna ciekawostka. Otóż, moi drodzy, mamy booster do reloadu, który nam skraca przeładowanie o połowę. Jest aktywny 50 sekund, bo mamy 3 ładunki. Można tutaj mieć właśnie Yamamoto, który da nam czwarty, jeżeli zrobimy pierwszą krew. I tak to wygląda. Grupa naprawcza 364 punkty, ale to już będziemy się zagłębiać teraz w gameplay bardziej niż w to, co ja wam tutaj pokazuję. Także ja będę omawiał dalej parametry okrętu, a wy możecie sobie oglądać już bitwę, bo ona tam no długa nie będzie, więc mam nadzieję, że się wyrobię z czasem. Także już tu wszystko odpalam. No i teraz tak, dlaczego mówiłem, że to jest lepsze Fuzo? Z założenia premki nie powinny być lepsze od okrętów drzewkowych, powinny być nieco inne i tutaj faktycznie jest ten okręt lepszy moim zdaniem. Może ciężko go porównywać z Nagato, bo to już jest zupełnie inna konfiguracja uzbrojenia, ale to jest po prostu lepsze Fuzo. I tutaj mamy tak, jeżeli chodzi o artylerię, to są te same działa co nasz na poprzednim tierze, właśnie na Fuzo. Zasięg mamy nieco krótszy, mamy 20,3 km, porównywalny z zasięgiem na Nagato, czyli to może być, i krótszy nieco od zasięgu z Fuzo. Bardzo istotna różnica, moi drodzy, to jest różnica w Sigmie. Sigma na Fuzo wynosi 1,5, a tu mamy 1,8. Na Nagato dla porównania mamy 2,0. I to jest dosyć istotna różnica, bo przy takich działach, jakie ma Fuzo, dołożyć 0,3 Sigmy to jest naprawdę spora różnica i wydaje mi się, że to niezwykle pozytywnie wpływa na możliwości ofensywne tego okrętu. Jeżeli chodzi o pelotkę, no to taka szczątkowa raczej, jakieś tam śmieszne obrażenia będzie zadawała, jakieś tam kilka samolocików strącimy z góry, ale no w zasadzie lotnia może sobie robić z nami co chce. Zerknę tu jeszcze na naprawkę. Naprawka na wszystkich tych okrętach wygląda identycznie. Co gorsze, nie możemy tutaj zmienić sobie fightera na spotera, to jest trochę szkoda, bo ten fighter tam za mocno pomocny nam nie będzie. Pula HP, bardzo taka wyważona powiedziałbym, no może nieco mniejsza od Nagato, bo Nagato ma na full opcji 65 tysięcy, tu mamy niecałe 61, ale to i tak jest nieco więcej niż Fuzo, Fuzo ma 57 100 punktów. Prędkość maksymalna, najszybszym okrętem jest tutaj Hyuga, właśnie recenzowana. Nie jest to duża różnica. O 0,3 węzła jesteśmy szybszym okrętem od Nagato i o 0,8 węzła od Fuzo. Także do zaakceptowania. Promień skrętu też wypada gdzieś tak w połowie, bo Nagato kręci 770 metrów, Fuzo 740, a tu 750, także w połowie jesteśmy. Więc parametrami wygląda to identycznie jak Fuzo praktycznie, no ten zasięg trochę inny. No i co mówiłem już na początku, mamy booster do reloadu. W związku z czym jesteśmy w stanie zagrożenia życia, czy tam możliwości zrobienia szybkich fragów, dołożyć sobie szybko drugi reload, drugą salwę. I to się bardzo często przydaje, bo ktoś jak wie, że wystrzeliliśmy raz, to potem ryzykuje jakimś tam manewrem, a my go z zaskoczenia mu jeb z dzidy i robimy mu devasta drugą salwą, która się ładuje w ciągu no, 10 czy tam 12 sekund. 14, bo ładuje ten okręt i Fuzo 28 sekund. Nagato już normalnie ładuje 30 sekund. I
Z parametrów to w zasadzie wydaje mi się tyle. Penetracja tych pocisków oczywiście będzie nieco niedomagać na wyższych tierach. Jak rzuci nas na dziewiątki, bo to jest właściwie siódemka, no to już te dziewiątki będziemy spotykać, także... Ale krążownikom nadal będziemy robić sporą krzywdę. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że na dużych dystansach pancerniki no będą te pociski nasze odbijały. Także... No ja uważam, że te działa spisują się naprawdę dobrze. Zagrałem tam około 10 bitew tych okrętem, żeby mieć jakiś tam wgląd w to, co on wyczynia. I powiem szczerze, jestem naprawdę zadowolony z tego okrętu. Tak jak mówiłem, no nie lubię, jak Wargaming robi po prostu sobie taką premkę, która się w zasadzie niczym nie różni od okrętów drzewkowych. Tutaj mamy ulepszone fuzo, no i niewątpliwym plusem jest ten booster do reloadu, bo to jest już jakaś tam jakaś nowość, tego na drzewkowych okrętach nie ma i daje to większe możliwości ofensywne. Także dla mnie to jest plus. No i w zasadzie pozostaje nam teraz obejrzeć resztę bitwy. Ja tam trochę jeszcze będę gadał o tym okręcie, ale parametry z grubsza żeśmy sobie omówili. Artyleria to jest to samo co na Fuzo, z lepszą Sigmą i to sporo lepszą. Rozrzut jest nieco mniejszy. Mamy tutaj różnicę, no niecałe 10 metrów na obu rozrzutach, także to nie jest aż tak dużo, ale jednak. No i nie mamy niestety spotera, który by nam tutaj zwiększył zasięg i ewentualnie pozwolił na strzelanie w stojące w dymie okręty, ale musimy się z tym pogodzić. Mamy, tak jak mówiłem już chyba z trzeci raz mówię, booster do reloadu, który naprawdę pozwala ten okręt wykorzystać nieco lepiej. Także teraz przejdźmy sobie już do oglądania bitwy. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy ten okręt warto kupić, to wydaje mi się, że powiedziałbym, że warto. Jeżeli ktoś lubi fuzo, ja lubię fuzo, ale no właśnie ta celność tych dział trochę mi tam się dawała we znaki, a tutaj mamy te działa celniejsze. Oczywiście tu widzicie jeszcze efekt założenia sokolego wzroku, także on też nieco wypacza tutaj celność tych salw. Oczywiście wypacza na plus, także te salwy są bardziej skupione, ale musimy się liczyć z tym, że ten perk nam za chwilę zniknie i nie będzie go. Także tak jak wspominałem, build na kapitana będzie typowo survivalowy i będzie używany na wszystkich moich pancernikach. Także jak ktoś mnie pyta o któreś tam nacje, to wszędzie będzie to samo. Sekundarki nie stosuję nigdzie. Gdyby tu jeszcze były okręty, to, przepraszam, torpedy na tym okręcie, to już w ogóle byłoby OP. Ale w tej sytuacji wydaje mi się, że no on, jeżeli jest rzucony na top tier albo na ósemki nawet, to jest niezwykle niebezpieczny okręt, bo tyle pocisków, ile wystrzeliwujemy z jednej salwy, jest w stanie naprawdę nabroić i to dużo. Nawet jeżeli cytadelować nie będziemy, to jesteśmy w stanie tutaj piękny damage zadać, gdyż no, penetracja może, tak jak mówiłem, nie powala, bo to nie jest duży kaliber, ale ilość tych dział naprawdę nadrabia. No i przeładowanie też mamy niezbyt długie, te 28 sekund bazowo. Oczywiście potem dochodzi jeszcze adrenalinka. To naprawdę pozwala nieco wykręcić tego damage'u. No jak widać, jeszcze tutaj po moich niektórych strzałach dobrze jest też trafiać w cel. To też ma dosyć istotny wpływ na to, czy damage będzie duży, czy go nie będzie wcale. Ale to już kwestia marginalna raczej. I teraz tutaj, ja wiem, że zaraz będą ktoś tam, ktoś się będzie rzucał w komentarzach, że a, bo ja przyspieszam bitwy, nie dać tego oglądać. Przyspieszam momenty nudne, nie wiem, czy chcecie po prostu oglądać w tych bitwach, jak ja płynę z miejsca na miejsce, nie strzelając do niczego i po prostu rozglądam się po mapie. I będę tak robił, bo z głosowania wyszło, że 80 ponad parę procent biorących udział w ankiecie chce, żeby te nudne momenty trochę przyspieszać. Tutaj była próba przerzutu pocisków jeszcze przez wyspy, ale niestety się nie udało. No gdyby tutaj był spotter, to można by było sobie takie właśnie salwy robić i strzelać nawet do okrętów stojących w dymie. Tutaj widzimy już, że złożył nam się kolejny okręt. Bardzo dobrze, bo zacząłem dosyć pozytywnie tą bitwę, zrobiłem 3 fragi. I zaczęło się robić nieciekawie. Przeciwnik co prawda ma sporą stratę w okrętach, które raczej już będą takie dożynki niż bitwa. Ale przyznam szczerze, że na tyle bitew, ile zagrałem tym okrętem, w ani jednej nie czułem się, że jestem jakoś mocno odstającym okrętem. Nawet jak walczyłem z dziewiątkami, no to fakt. Trzeba było podejść bliżej, zaryzykować bardziej. Ale te działa w takiej ilości rekompensują tą penetrację i ten damage, który jesteśmy w stanie gdzieś tam stracić przez rykoszety. Także gdyby ktoś szukał fajnego okrętu na siódemkę, no to jest zdecydowanie pozycja warta zastanowienia się. Gdybym miał go ocenić w punktach, tak 0 na 10, 0 do 10, tak jak zwykle to robię, to powiedziałbym szczerze, że mam problem. I no waham się tak pod ósemkę, ale dajmy może
Dajmy może te 7,5, no bo tu jednak no siódemki mają spoko losowania. Trzeba pamiętać o tym, że to jest chyba najlepiej traktowany przez matchmaking tier i najczęściej walczymy albo z ósemkami, albo nawet jesteśmy top tierem, mamy szóstki przeciwko sobie, czy tam nawet piątki nieraz. Więc wydaje mi się, że w siódemkę warto zainwestować. Ten okręt jest naprawdę fajny. Booster do reloadu, tak jak mówiłem już parokrotnie, tu jest naprawdę niewątpliwym atutem i warto z tego korzystać. Jak zamontujemy sobie tutaj Yamamoto na pokładzie i uda się gdzieś tam zrobić tego pierwszego fraga, czy tam ukraść nawet, no to mamy tego, ten booster jeden więcej. On się dosyć szybko przeładowuje, także w takich sytuacjach krytycznych bardzo się przydaje. Spójrzcie, tutaj właśnie będzie taka sytuacja. Wypływa nam prawie na full HP Mutsu, no i pierwsza salwa go niestety nie zabije i trzeba by dłużej czekać na drugą, ale druga już tam poprawi trochę sytuację. On też przeżyje co prawda tą drugą salwę, ale już będzie w takim stanie, że wystarczy na niego dmuchnąć i będzie po gościu. No, za pół HP dostał, cytadelka tylko jedna niestety wpadła tutaj, ale już widzicie, jest włączony booster, reload już się kończy, zaraz poleci druga salwa. No, gościu zostaje na totalnym ogrysku, oczywiście jeszcze mi się odpłacił co nieco, ale zobaczcie jak to tutaj wygląda. No, zostało mu 2000 HP, no i booster się skończył. Tutaj trochę mnie irytuje to, że mamy przeładowanie na boosterze skrócone o 50% i zaczyna nam się przeładowanie krótsze, a jak booster przestaje działać, to ono znowu się wydłuża, to mnie trochę irytuje. Ale no taka jest zasada działania tego materiału eksploatacyjnego, nic z tym nie zrobimy. I to są już ostatnie minuty, także no podsumowując, okręt warty zakupu zdecydowanie. Jeżeli ktoś lubił fuzo i chce, żeby mieć fuzo celniejsze, to to jest zdecydowanie dobry wybór. No i jak ten okręt ocenić? No na siódemkę to dałbym, gdyby walczył tylko z siódemkami, to dałbym mu jakieś 8 na 10. A że będzie walczył również z dziewiątkami, z którymi już będzie pewien problem, to dam mu 7,5. Także bardzo... Albo dobra, dam mu 8. Dam mu 8. Jakby walczył z tymi siódemkami, to dostałby 8,5, nawet może 9. No ta pelotka trochę nie domaga, ale wszystkiego mieć nie można. Celne działa w dużej ilości. Także to jest to, co Wam stanowczo polecam. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie, moi drodzy.